W katowickiej strefie kultury powstaje Urban Expo, strefa wystaw, która funkcjonować będzie w ramach Światowego Forum Miejskiego, odbywającego się w dniach od 26 do 30 czerwca. Szanowni Państwo, za naszymi plecami widzicie Państwo białe namioty to 8000 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni Urban Expo. Miejsca, które jest największą atrakcją każdego światowego forum miejskiego. Zakładamy, że również nasze Urban Expo będzie takim miejscem, gdzie przedsiębiorcy będą mogli pokazać swoje innowacyjne rozwiązania, jak pomagać włodarzom miast, jak pomagać mieszkańcom, aby kształtować te innowacje w miastach. Bo przecież biznes, miasto, lokalni mieszkańcy to naczynia ze sobą połączone. Bo przecież przedsiębiorcy dobrze wiedzą, jak te miasta kształtować i jak wpływać na ich rozwój, realizując projekty nie tylko w Polsce, ale również i na całym świecie. To o czym mówiła pani minister, czyli Urban Expo, czyli targi Expo na światowym szczycie miejskim, to jest pewien wyróżnik tej imprezy tutaj u nas w Polsce. Do tej pory rzadko kiedy tego typu rozwiązania były stosowane, a my postanowiliśmy pokazać to, co dobrego, to, co wspaniałego nie tylko w naszym kraju, ale i również zapraszamy gości z zewnątrz, którzy będą mogli pokazać swoje dokonania w przestrzeni rozwoju miast, rozwoju siedlisk ludzkich. Miasto Katolice również będzie miało swój Pawilon, swoją część to 200 metrów kwadratowych podzielone na dwie części. Pierwsza część to pokazanie tego, jak przechodziliśmy transformację w ostatnimi laty z tego miasta stricte przemysłowego w miasto nowoczesnych usług, w miasto nowoczesnych technologii, w miasto kultury, w miasto w końcu kreatywne, UNESCO, w dziedzinie muzyki i Druga część to część, w której pokażemy, jak niejednokrotnie, może i nawet nieświadomie, ale realizowaliśmy i realizujemy 17 celów zrównoważonego rozwoju. Czyli w każdym z tych poszczególnych celów, które są określone, będziemy mogli pokazać nasze dokonania, jak do tematu podchodzimy, a co zarazem będzie przykładem dla innych zwiedzających um, włodarzy miast, jak należy postępować, żeby iść zgodnie z, z dzisiejszymi ustalonymi regułami rozwoju naszych miast, patrząc z punktu widzenia całego świata. The Urban Expo that we are talking about. Um, this have... Urban Expo, o którym tutaj mówimy, w tym roku będzie podsumowaniem 20 lat organizacji tego typu wydarzeń w ramach Światowego Forum Miejskiego. W tym roku będziemy mieli największą liczbę uczestników wystawy 184 zgłoszenia od przedstawicieli z krajów z całego świata. Jest to fantastyczna okazja, aby wystawiać się tutaj, ponieważ miasto Katowice będzie gościć cały świat. Goście z miast z całego świata pojawią się tutaj na Światowym Forum Miejskim. Światowe Forum Miejskie Możliwy jest wstęp wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się na wydarzenie. Wnioski można wysyłać do 22 czerwca za pośrednictwem strony www.wuf11.katowice.eu